Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie rób zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Nasza Europka Jansowa, bo Europka... I to gnębienie Polaków. My musieli 3 wojny rozbiorowe zrobić. To ledwo styknie. W moim okolicy otworzył się kebab serwujący bułkę berlińską, tylko kurczak. Drogo, ale za to smacznie, 28 zł. Nie no, 28 zł za kebsa to jest jeszcze, jak na dzisiejsze czasy, nie aż tak drogo. Wiem, jak to brzmi irracjonalnie. Jak kiedyś kebsa mogłeś nawet za dychę dobrego dostać dużego. Ale no... Jest jak jest. Jest jak jest. Jak to mawia klasyk. Na pewno jest jedno centrum reformacji, które trzeba zniszczyć, bo już 3 zniszczyliśmy. A jedno się jeszcze w ogóle nawet chyba nie striggerowało, albo w Szkocji zostało zniszczone. Nikt nie pamięta, jak to poszło dokładnie. Duże kepsy za 2 dychy? Ale bułka, rolo, w sensie bułka, rolo, czy takie z frytami na talerzu? Rolo. No to nie, no rolo zwykle są tańsze. Zając to jest koneser kepsa w bułce. Bułeczka dobra, mięsko drobiowe dobre, suróweczka, sosiwo i ta buł, wszystko zamknięte w tej bułeczce chrupiącej dobrej. I o Jezus, i masz... Obiadek pełen szczęścia. Szwecja? No ma w stolicy. Tylko do tej Szwecji nie chce mi się iść kompletnie. Ja na cienkim uwielbiam, bo mięsa więcej. No jak ktoś woli mięso, to spoko. No to tak, bo wtedy to możesz wziąć sobie, nie wiem, na przykład rolo z samym mięsem i nawet frytę do tego wrzucić. Ale ja to nawet wolę w jakiejś więcej suróweczki niż mięsa. Bo jak jest dobra suróweczka, to ona fajnie się kombi z tym sosikiem, z tą bułeczką i to mięso jest tylko tam dodatkiem. Ale co kraj, co żbiczek, to kepsowy obyczaj, także wszystkie dobre kepsy są dobre. Wszystkie kepsowe dobre kepsy są dobre. Brakuje nam 17 tych, żeby mieć achievek, nie? Tam trzeba mieć 100 członków HR-a. Minus 17 boli. No boli. No boli, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz na razie? Bo się idealnie nie polosowało. Idealnie się nie polosowało, a my też jakoś tak nie pocimy, nie eksploitujemy, nie... doprowadzamy Europki do granic rozsądku. Tylko w miarę lorowo sobie gramy. Ale źle wybrał? No nie, dobrze wybraliśmy, bo ja chciałem mieć Burgundię stale na pełu. Chcę mieć jak najdłużej na PU, bo robimy też tego achievka, żeby mieć 9 unii personalnych. Poniemaisz ty! Poniemaisz! Panie Wampenusie, witam pana Kikso. 10? 9 chyba tam jest. Chyba 9. Trzeba sprawdzić. Poleć do Grecji i powiedz, że kebaba chcesz. Był taki agent z nami na wycieczkę, tamten Grek go zjebał, że w Grecji nie ma kebsa. No nie, no tam jest gyros. Ja tak wam mówiłem, że w moim tam mieście koło Szczecina, jak byłem mały, to
Grecy otworzyli o kepsa, no kepsa, nie kepsa, a grosa sprzedawali, nie? Ale większość ludzi jak chodziło, to mówiła do nich, że chcą kepsa, że kebaba poproszę. A zając to był koneser, który się znał na takich rzeczach i od razu mówił, że poproszę grosa w bułeczce. Grosa w bułeczce, rozumiesz? I pani wiedziała, że zajączek to ogarnięty żbiczek. Chyba, że chodziło tam o rządzenie 10 krajami, twój też trzeba liczyć. Nie no, 9 jest, tak mi się wydaje. Co to za nuta nowa? Dutch Golden Age, jakaś taka słaba ta nuta. No dobra, tak czy siak daleko jeszcze, ale tu mamy zrobić HRE, bo nigdy nie zrobiłem. Trzeba drzewko austriackie skończyć. O, 10, faktycznie. 10? If 10 personal unions at the same time. No to 10. No to jeszcze więcej, bo na razie mamy raz, 2, 3. Polska będzie 4, Litwa 5, Gelre 6 mamy. 7, Hiszpania i jeszcze trzeba będzie nakminić. Tu możemy swoją dynastię do Rosji wrzucić. Więc od tego zaczniemy. Request relative as heir. Także od razu wrzucimy Habsburga na carski tron. Czysiach, jak witam, ciścieś. Dziś gdzieś. Witam serdecznie. Dobra. Jaki jest plan? Plan jest taki, że potrzebujemy spisałaś tą Polskę. Polsce znowu wyzwolić jakieś gówniaki. A właściwie Litwie. I zabrać jedną prowincję na kło, żeby móc sklejmować Brandenburgię. Okok. W ogóle nie zrobiłem achievementa na zrobienie drzewka Austrii, bo mi się zablokowało, udało się WC, nie udało się drzewka misji zrobić, co? Ty no, nie stresuj mnie. Nie stresuj mnie takimi rzeczami. To musimy zrobić, żeby to zrobić, bo tutaj nam tego, Imperial Authority Modifier 005, tam ucieka. Ja nie mam Imperial tego. No. Właśnie. Czułem dyplomatów. Bo ja muszę dokładnie, musimy to sprawdzić. Oni, to jest naprawione, tak? Oni potrzebują 400 deva teraz. Liczymy. Country. Szukamy Polski. Czy szukamy Litwy też? Litwa ma 329. Polsza ma 163, czyli łącznie mają 491, tak? Gdzie jest ta Litwa? Czterysta dziewięćdziesiąt dwa. Czyli musimy 100 dewa z nich wypluć. 100 dewa, tak? Czyli na pewno bierzemy na kło. Żeby to zrobić, musisz tylko zniszczyć Genuę i wypuścić z nich jakichś gówniaków? Jak Genuę? Ostatnio klepaliśmy Genuę i wypuszczaliśmy z niej gówniaki. No Kijów wyzwolisz. Kurde, my to liczyliśmy, ja nie pamiętam, czy to starczyło. No zrobimy coś takiego i to chyba styknie, nie? To będzie 100 deva. Jak nic. I przy okazji te kraje potencjalnie może do HRS się wczłapią. Przez Livonian Order tam od północy je powciągamy. Wczoraj im zostało 328. Kurde, jak bardzo mi się nie chce tego liczyć. Ile wy macie? Połock. Masz save'a, masz SSD. No, ale te 4 walić i wczytywać.
Kiedyś nie dało się zrobić nawrócenie świata, bo chciałem mieć rezerwat osmański, a ten ciul na pewno specjalnie wołał bunt religijny. Jedną próbkę dostałem Religious Zeal na 30 lat, do końca gry zostało 20. O kurde, cieniu, ja bym się wkurzył. Na jakieś Alt F4 powinno wtedy polecieć, Paradox Crash Exe czy coś. Bo to aż straszne. Dobra, wyzwalamy, nie ma znaczenia. Chodzi nawet jak będzie lepiej, bo potencjalnie ich do HR wciągnie. Mam nadzieję, że nie będą za duzi, żeby ich ciągnąć HR. Także ja bym to chyba nawet tak zostawił. Dawajcie, wyzwalamy ich. Jeszcze pieniążka dasz. No i cześć. Dobra. Expand Empire, no właśnie, możemy od razu Expand Empire na nich potem zrobić. Któryś tuchel to trzeba skorować. I proszę państwa, teraz ta misja świeci się na zielono. Klikamy. Tak jest, mamy Restoration Union na Polskę. Dobra, naprawione, faktycznie. Faktycznie działa. Jest take capital Tarnów. Także jak tylko schodzi strus, to wchodzimy na PU Litwa Polska. Ło! Udało się. Nie było łatwo, ale my wypocili. Wypocili spaczenie paradyżu. Dobra. Teraz kwestia jest tego typu, Benz, Shalom my lady, że... czekamy, to klejmujemy, to wejdziemy w... Raz Monachium nawrócimy. A dwa... Robimy Expand Empire na tych gówniaków tutaj. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć. Sześć krajów do wciągnięcia. Cześć Kamil, czekaj, witam. Co się ominęło? Początek sobie siedzieliśmy, gadaliśmy troszeczkę Europce 5. Spisowaliśmy Polskę i wrzuciliśmy Habsburgów na ruski tron za pomocą favorków i to tyle. I to na razie tyle. O ty, oni mają Rurykowicza 555, a nie, mają 53. 553, a my mamy Habsburga 555. Chłe. Dobra. Odpauzujmy giereczkę. A czekaj, ja nie muszę ich klejmować, bo ja teraz mogę zrobić Cleaning Heresy. Ej, no to lecimy od razu chyba. Lunenburg, Thuringia, Padna. Padna to jest... Jest to... Co? A czemu tego? Padna będzie tego bronić. A bo Padna jest obrońcą wiary protestanckiej. Co? Cześć G-playerku, witam. Ty się popłakać i grać WT. G-playerku, zostaw to WT. Przestań ty w to grać. Okok? Okok? Możemy się tak umówić? Nie niż sobie psychy. Ale tylko, no to my weźmiemy to dla siebie i nawrócimy. Ja wezmę tą prowincję. Ja ją sobie wezmę. Wezmę sobie i nawrócę. Rozumisz? Rozumisz? Wezmę, nawrócę. Okok? Mogę tak zrobić? Wziąć, nawrócić? Okok? Okok. Kurde, bo ja bym chciał... No czekaj, to wypowiemy... Baudia Trend. Dobra, to trzeba będzie kilka wojen wypowiedzieć. Przede wszystkim spisuj tą Wenecję, bo my się na razie tam nie dostaniemy. Daj White Peace'a, niestety. Jest jak jest. Wypowiemy wojnę tobie, bo ciebie trzeba nawrócić i wciągnąć do Imperium. Wezwiemy Hiszpanię do pomocy. Za Baudia Trend. Poczekaj, bo tu są szaszki tak zwane. Trend. Modena, Nunyś, Padma. Ty masz jeszcze sojusz z Sabaudią. O kurwa, dobra, nie, szkoda tego. Ty powiedz wojnę, wezwij Hiszpanię. Dobra, ciach. A my pójdziemy tymczasem do Brandenburgii. Nasze papety to ogarną, a my idziemy do Brandenburgii nawracać Brandenburgię. Co, Brandenburgię mam zabrać te wszystkie prowincje, żeby zostali na jednej i wtedy im kliknąć Force Region, ale po co? Za łatwo? Panie Wampene.
Panie Wampene. Panie Wampene, jak tam Hiszpania? My musimy mieć dwa razy więcej dewa od nich. Total development is twice the amount of Spanish development, więc na razie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Także tak. Także tak. Także tak. Co żeś ukradł? Sant Gallen. Co możesz kupować? Wybaczam. Wciągnąć Czechy i Węgry? A dlaczego? No nie, no właśnie o to chodzi, żeby ich nie wciągać. Jakby mi gdzieś jedna armia utknęła. Protestanci! Spalić! Gdzieś mi jedna armia zniknęła. Gdzie ona jest? A, tutaj. Oho. To jest? Katolik. Katolik może być. Katolik good good. Dobra, i my idziemy na Brandenburgię. Hohenzollerny. A to nam nikt nie pomoże, ale to sami ogarniemy. Luneburgię, Magdeburgię, Turingia. Czyszczenie herezji. Go. Go, go, go! Dobra, ciach, 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 ciach. Wow, a się trusy pokończyły. Ziarówek, co my robimy? Quality. 120, możemy ziarówek. Kolejna dyplomatyczna relacja. 9 na 10. A co na razie tu brać? Zamierzam dewować te prawki, co mam. Dewuję tylko kopalnie złota. Ile my z tego złota zarabiamy? 20 golda. Zdajesz sobie sprawę, że robą, gdy privilege Czechy zmienią się z pełu na wasala i Burgundię też, jeżeli z jakiegoś powodu wejdzie do Imperium? Co? Czy które? A, to? To zanim my do tego dojdziemy, to spokojnie, spokojnie. 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 Subject princes will no longer occupy emperor's diplomatic relations slots. Cześć Piosen, witam. 10 PU spokojnie. No spokojnie, spokojnie. Jak dostaniemy Rosję, mam nadzieję, że ją dostaniemy. Wydaje mi się, że tego, że chyba sklejmujemy tron od razu, jak wlecimy. Szkoda, że Hiszpania nie zrobiła pyłu z Portugalią, bo nie mają w drzewku misję na to, żeby zrobić z Portugalii pyłu, to wtedy byśmy dostali kolejne pyłu. No. No i będziemy teraz pilnować i wbijać się naszymi tymi dziedzicami na siłę nawet. Żeby to szybciej zrobić. Kurde, ale nie rozumiem, który kraj mi przeszkadza, żeby to zrobić. Baudia? Czemu oni nas nie lubią? A, bo jesteście heretykami przebrzydłymi. A, bo my walczymy w ogóle. A, no to dlatego się nie lubimy. Oho. Oho, to wiele wyjaśnia. No i jeszcze kwestia osmańska cały czas tam zagraża nam. Ma 15, następca 29. Spokojnie w Rosji. Car ma w ogóle 16. Przypadki w Rosji się zdarzają. Car szybko z fotelika spadnie. A jak nie, to wciągniemy kolejnego. Mamy dużo. Berlin my zdobyli! Czym my tu jeszcze walczymy? Więcej heretyckich książąt wypalić ogniem piekielnym!
katolickie w Hradeczku. Okej. Mówi, że Hatory jest ciężkie. Potwierdzam. Próbowaliśmy i Hatory faktycznie jest ciężkie. Co? Co to za rewolty? Czekaj, ty jesteś naszym papetem, nie? Ty, a jakbyśmy ciebie na PU zmienili, da się to zrobić? Jakbym mu swoją dynastię wcisnął? I wtedy szansa, że oni z wasala zmienią się na PU? Bo ja mogę Bizancjum kliknąć. You will place your own dynasty on the throne. Oj. Wyeksplodowałem Bizancjum. No cóż, jest jak jest. Matias Habsburg. O kurde, ale tam buntów biega. Musisz ich zwolić klejmą wtedy PU. Aha. No ale jakby im się wymarło, to nie pomoże? Pomoże? O nie, fort straciliśmy. Nope. Najgorzej. Chyba Habsburgi się tam nie utrzymają. Jest jak jest. Oho, kulturę my zmienili. Więcej złota ze złota będziemy ciągnąć. Dobrze. Aha, akurat mniej złota ciągniemy, ale kiedyś tam pewnie więcej zaczniemy zarabiać. Czy my jesteśmy w stanie ci zrobić Force Region? Nie jesteśmy. Montferrat można wyzwolić. Możesz dać pieniążka. Tu nas nic nie interesuje. Dobra, to wyzwól ten Montferrat. Habsburga w Afryce. Ty, takie Kongo habsburskie. No, to byłaby opcja. Tylko, że to też będzie... A nie, ty jesteś katolikiem. Idealnie. Co to Sabaudia niby okupuje? Fridrobugo. Co to jest Fridrobugo? A? Aha, ha, ha, ha. Co ty do mnie gadasz? Jest to! Ej, tam Szwajcaria. Przesadzasz. Przesadzasz. Dobra, bo milion rzeczy mi się świeci. O, możemy to zrobić, tak? Imperial, dobra, to nas interesuje, to nas interesuje. Bo tutaj mamy Holy Roman Empire will never be total free from ridiculous until its border to indeed includes the city of Rome. Super, i my dostajemy 10 misjonary strefno Imperial Authority plus 0,5. Nareszcie. Daj to. Dobra, very nice, very good. Dobra, i teraz tak, ciebie, ty byłeś obrońcą protestantów, nie? Zrobimy tak, zrobimy Force Region, Expand Empire, dasz pieniądze, dasz War Repsy i będziesz grzecznym żbikiem, okok. Będziesz płacił dziesięcinę papajowi i cesarzowi. No i cyk. No i Expand Empire. Expand Empire! Dobra, no i teraz wojna na północ. Ty, a jak nie będzie żadnego protestanta w Here, to jak się wojna religijna odpali, co? Co wtedy? O kurde, czekaj, bo to Bizancjum to ma problemy. Może mu pomóżmy.
Szwajcaria może z drzewka odpalić ligę. Okej. Okay. Teraz po tej wojnie chyba te gówniaki francuskie do Harepo spróbuję powciągać, bo one się zaczynają same nawzajem masakrować. Ty nic nie wyzwolisz? Serio? No nic nie wyzwolisz. Jesteś katolikiem, niesamowite. No to weźmiemy tylko pieniądze od ciebie, weźmiemy to, no i cześć. Co? Co ty niby kontrolujesz? Jakie imperialne prowincje? Gdzie? On Lukę zajął! Uuu, ale będzie klepa. Ale aha, oni mają sojusz z Hiszpanią. O nie! Z Ferrarą. Dobra, to Ferrari się zaatakuje. Jep, to trzeba będzie ją sklejmować. Dobra, bo my zaraz kolejną reformę będziemy klikać, a jeżeli ja faktycznie muszę mieć te 10 unii zanim zrobimy to, no to problem. A, żeby dyplomatom zerwać sojusz? No możemy, tylko nie wiem, czy oni się zgodzą. Break Alliance, tu jest Sycylia, nie zgodzą się. A tym mogę zmienić? Mogę ich ekskomunikować, o. Też się nie zgodzą, ale możemy ich ekskomunikować. Zapomniałem, że my jesteśmy papieżem. Możemy wezwać do krucjaty. Możemy? Nie możemy. Możemy. Na Osmana. O, no i fajnie. No i super. Multisz tylko wojny religijne? Można kiedyś na przykład się pobawić i zrobić multika w Europce, ale że nie zaczynamy 1444, tylko bierzemy sobie inną datę startową i się klepiemy. O, co ty myślicie? Good? Na przykład bierzemy na wojny religijne, albo nie wiem, na Napoleona i klepa. Dodał prowincję do Hre. Albo start 1445, albo start 1445. Tak też można. Za meb. Dobra, ty dużo podjadłeś tą Turyngią. Na pewno nie masz czegoś do wyzwolenia? Masz. Korburg. No i fajnie. Dasz pieniądze. Force Religion. To nie dasz pieniędzy. No i tyle. Korburg wyzwolisz. Jest niestety protestancki. No ale jest jak jest. My Berlin zdobyli. Elegancko. Tą Dalmację trzeba zaatakować koniecznie na Expand Empire. Koniecznie. Wiem, że to będzie wojna z Francją, ale to nawet spoko.
Rus się z nimi zresetuje. Krucjata na Jerozolimę. Na Osmana by się przydało. Że widzisz, HRE nam strasznie dużo czasu zajmuje. Kiedy trus z Polakami się w ogóle kończy? 47. Musimy tam od razu wchodzić i PU im zarzucić, rozumiesz? Ty, a może ty oddasz po dobroci tą prowkę? Nie. Jakbyśmy porobili z tą relację? Nie za bardzo mi się chce z tą bić. Cześć Tomerski, witam. Spróbuję obniżyć relacje Hiszpanii z Sycylią i potem mam sojusz. To jest po traście, a nie po relacjach, no ale spróbujmy. U Sycylis. Okej. Proszę pana Hohenzollerna, my potrzebujemy... Potrzebujemy tej prowincji. O Jezu, sorry. Tak kichają zające. O, ale poszło. A nic nie możesz wyzwolić, dasz pieniądze. Dasz więcej pieniędzy. Berlina nie ma co łupić. No i tyle. No i tyle, no i cześć. No i fajnie. Dobra. Praga na Rataje. Widzę, że Henryczek mocno wszedł. Rataje. Proszę bardzo. Hataje. Hataje. Czy my możemy to nawrócić? Jeszcze jak? Dobra. Zlikwidujemy ostatnie centrum reformacji w HRE i zostanie tylko Szwecja. Szwecja. Dlaczego to zrobiliśmy? No bo Polskę trzeba było zbić jej development, bo miała za dużo. Polska miała za dużo dewa. Dobra, teraz obrażamy twoją mamusię. Bo musisz wejść do HRE, chyba że po dobroci wejdziesz. Nie wejdziesz, dobra. To robimy insult. Okej. W okazji patrzymy, czy ty zerwiesz sojusz. Dalej się nie zgodzą. Chyba żebyśmy zrobili to na dwie wojny, nie? Tutaj wezwę Hiszpanię, wezwę Hiszpanów, a tu zaatakuję na pleta. O nie, Kiksio, generał Polek. Zginęło mosa. Zginęło mu się. Dobra, Expand Empire. Także... Cześć. No tak. Cześć. Elegancko. Kolejne centrum. Gdzie jeszcze jedno? To się nawraca. To nie jest centrum. To prowincja jest nawracana przez to centrum. Więcej nie ma. To jest tylko jedno jeszcze. Tomerski, to nie jest obrzydliwe, tylko no tak... No, tak jest. Tak jest. Tak jest, tak jest. Tak jest, tak jest. Kurde, ten znowu popodbija, znowu będziemy wyzwalać te gówniaki. Trzeba to szybko do HRE powłączać, bo się powyzwalały. Znaczy, pojednoczyły, potraciły to.
Verona też nie jest w HR-e. Ty, może ja przez nią mogłem to zaatakować. No teraz to już ki. No właśnie, tych trzeba będzie z white pisować. Szkoda, że jak ktoś jest wzywany jako sojusznik do wojny, nie działa wtedy Expand Empire, tylko trzeba bezpośrednio ich zaatakować. Nie, i ten Perugię wciągnął, a to imperialista. Też nie zdążyłem wciągnąć. Znaczy pewnie wciągnąłem, ale powyzwalali, podbijali, no to są bandyci. Nie wiedzą, na czym polega dziabanie HRE. Prestiż, tu nic nie na mnie jest potrzebne, daj to. Weź sklejmuj tą prowincję. I ciebie. Okej. Okay. No i Hiszpania nie odpowie. No i very nice. Nie no, papa jest w HR-e. No przecież my mieliśmy incydent i papa dołączył do HR-e. Czekajcie, tu musimy powiedzieć wojnę. Wbijamy się w to. Aha, i tu dostajesz czarną flagę, uwielbiam. Nie wiem, czy trochę nie przesadzam z liczbą tych wojen i co klepiemy teraz. Bo w dużej mierze polegamy na naszych botach, sojusznikach. White Peace'a byśmy chcieli, jak najkrótszy trusik. Dobra, i tu się gówniaki rozlewają po Francji, nice. Centre reformacji zniknęło! HR jest wolno od herezji, naprawmy HR, make HR great again! A, bo my zaraz to skończymy, no tak. Jed. Może nie poszedłem tą wojnę, tak szybko wypowiadałem. Teraz tej prawki nie potrzebuję, mógłbym wam ją oddać. Ale skoro już ją mamy, to weźmy sobie. Tu będą fajnie może czyścić właśnie herezję. Tu jest herezja jakaś. Będziemy ich pilnować. Fajna strategiczna prawka, tak samo Gdańsk trzeba będzie z herezji wyczyścić. Róbek! Dobra. Ten w Saluzo ma 50 lat. Nie chcesz Real Mariażu? Sobie wymrzeć? A weźmy, mamy relacje wolne. Daj. Daj, daj. Otoman poszedł na wojnę, kurde, przydałoby się Otomana pocisnąć. Co to jest? Ale dobre. O kurde, no chwilę nie patrzyłem, no już coś popodbijali. Co ten Sachse-Lauenburg tutaj pocisnął? Coś ty zrobił. Lüneburg. Okej, ale tu nic nie wyzwolisz? Tu wyzwolisz Mecklenburgię. Lauenburg. To jesteś ty, tak? Lauenburg. Aha, to od... Kurde, myślałem, że to na dole oddasz. Znaczy to u góry.
No i jak jest, jak jest. Dobra, co tu jeszcze mamy? Anhalt. Łoż kurwa, coś ty porobił. Anhalt, tutaj cyki cyki. Tu Magdeburg wyzwolisz, Magdeburg. Dobra, nieważne co, wyzwolisz Magdeburg, okej. To weź Magdeburg, żeby wyzwolić Magdeburg. Dobra. I Lubeka. Kurde, tą Lubekę to trzeba naklepać, ona już tutaj dużo ich podbija. To są dwa żbiczki, trzy nawet tam do wypuszczenia. Forcik strategicznej porowce? Nie ma sensu. My i tak nie robimy jako takiego kraju z dewowaniem i tak dalej. No my tu bawimy się stricte pod jednoczenie HRM i operujemy na sojuszach i papetach, także no nasz kraj nie ma znaczenia za duży. Co my tu zrobimy? No na przykład na 14% zdobywają Wiedeń, to trochę szkoda. Podatki wojenne włącz. Panie Tomerski, co pan do mnie gadasz? Jakie podatki wojenne? Jakie podatki wojenne? Czekaj, ty tą Ferrarą jesteś w HR? Jesteś. Jesteś katole? Jesteś katole. Płać! Ile my w ogóle z War Repsów ciągniemy? 7 dukatów prawie. Francji to ja bym chyba White Peace'a zrobił. Bo tutaj wyzwalać nie będzie co, bo będzie wszystko drogie. Jak chcecie White Peace'a, dodajcie White Peace'a. No. No i reforma mogłaby siąść. To nim za nią nie głosuje, ale mogłaby siąść. Cześć znajomy Globusa, witam. Nie no, właśnie nie pisuję tego, czekam. Dlatego czekamy. Ty, a dalibyśmy radę ci nafarmić tych favorów, żeby ci wymusić dynastię? Chyba nie, ale możemy spróbować. Kurwi favors. Cztery manewry, ale dwa siege'a jest. Chodź, będziesz oblegać. A może dożyje, no ma dopiero ile? 52 lata. Może gdzieś tam siądzie. Krew Osmana bym wjechał, ale trochę się cykam. Zwłaszcza, że nie będziemy mieli Polski i Hiszpanii do pomocy, pewnie. Trochę się cykam Osmana atakować, nie wiem czy wiecie. Nasza armia jest taka gówniana, a na sojusznikach teraz to już może być ciężko polegać. Co to jest? Bizancjum się jakieś bunty odpaliły. A, Hiszpania i Węgrzy tu są, lol.
Boost z papiestwa? Nie, nie, my musimy mieć papieża. To jest mucho importante. Papaj. Wieczny papaj. Żarówek! Ostatni, ostatni, ostatni. Dobra. Ostatni żarówek daje nam artylerii, dyscyplinkę, znowu dyscyplinkę. Pierdoły dostajemy w sumie, ale dostajemy polityczki. Siege Ability Moral Damage i Diplomatic Reputation. Że nice! Co? A chłop mi tu coś chodzi, oblega. No te dwie Sycylie to porąbane są. Oni porąbani są, panie, kurwa, to tak się nie da. Obchodzi, oblega. A, mordeczko moja droga. Raz, dwa, trzy. Możesz aż tyle wypuścić. Sycylię nawet, o proszę. Nawet Sycylię. Choja przecenili? No pewnie podstawkę to za pół darmo dają. Bo bez DLC-ków i tak nie pograsz. Ekran, witam. Rycerka Katarzyna wydała 107 milionów rubli na swoich kochanków, zatem wartość można ówcześnie było wykupić wszystkie ziemie Danii. A kto bogatemu zabroni? Serio? Jak oni sprawdzili, ile ona wydała? Ty, to może Poniatowski to jednak chciał dobrze i jego planem było zarobić na Katarzynie, żeby na przykład Polsce za te pieniążki zreformować armię, kraj i w ogóle wszystko. Może jednak Poniatowski chciał dobrze i miał plan. Pistol, witam. Dobra, no tu nie przejdziemy. Było, my nie przejdziemy. Takie gówniane. To trzeba by podnieść. Rataje na wyższy poziom. Dobra, mordeczko. Tą Sycylię to sobie już daruj. Dasz pieniądze, dasz tak i cieś. Cieś. Dobra. Fajnie, super jest. Co my teraz robimy? Co my teraz robimy? Czy my robimy Osmana? My robimy reformę. By kliknąć reformę, oni muszą głosować za, a oni nie głosują za. I dlaczego oni nie głosują za? Dlaczego mamy tak mało Imperial Authority? 20 heretyków, no co jest? Ja ich nawracam, wyzwalam, a ich z tych heretyków rośnie. Rośnie, a nie maleje. Coś się popsuło i mnie nie słychać. Kurde, heretycy mają wpisane minus 20. Bandyty jedne. Ja ich wyzwalam, oni mi minus 20, rozumiesz? A, bo jestem w stanie wojny, w sumie tak. He! Wspomniałem. Expand Empire. War Repsy, pieniążek. No i cieś. O, i teraz mogę. I teraz mogę jeszcze, jak? Reform the Hofgericht. Reduce legislative independence by making the emperor the final legal authority. A nie, to mamy, tak? A, to mogę zrobić, a na to nie głosują. Czemu nie głosujesz? Głosuj! Toman, od Tomana to moglibyśmy klepać. Rosja by pomogła.
Henryka dziś nie będzie. Nie wiem, zobaczymy ile będziemy siedzieć, jak długo będzie mi się chciało siedzieć klikać. Ile tu mamy? 400. Możemy zrobić tak, dasz te 400 golda. Weźmiemy pożyczki od kupców. Dobra. Weźmiemy, tu się zapożyczymy. Kurde, po 200? Dobra, i za zapożyczony hajs zbudujemy most tego. No i ciach. Mamy dwie opcje. Albo idziemy klepać Prusy, Gdański, Bawarię, wszystko tutaj nawracać. Albo wciągamy dalej żbików do chre. Na przykład ciebie. Albo wykorzystujemy to, że Osman bije się z Mameluczem i wbijamy Osmana przy pomocy Rosji. To wybieramy. Wysłałem ci na PW screenowali. Necron, ja nie chcę widzieć exploitów europkowych. Fuj! Fuj! Minus do kajecika. Trzęsienie ziemi, no bo zaltabowałem. Kurde, wiecie co, ja bym wjechał w tego, bo tutaj możemy powyzwalać kraiki. Ja jestem w stanie Ragusę wciągnąć do Imperium? Nie jestem. Serio, no nie graniczy tutaj przez tego? No nie graniczy. Nie no, z Papajem graniczy przez Imperium, tak? No właśnie. Czemu ja nie mogę wciągnąć? Chodź do Imperium. Hop, 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 hop. Mechanika? Nie, to nie może być mechanika, to jest jakiś bug, exploit, chuj wie co. To nie jest Europka. Chyba Osmana naklepiemy. Że nie mam manpowera, ale... Nie mamy też za bardzo hajsu. Akurat te gówniaki nie mają za dużo armii. On ma 100k i 100k w manpowerze. Mameluż jeszcze trochę się będzie bronił, zwłaszcza go. Dobra, wbijamy się. Wbijamy się w Osmaniego. Dużo brakuje, żeby Hiszpania tutaj się zadziałała. Jest debecie, distant war. Dużo brakuje. Dużo brakuje. Dużo. W sumie Węgry są gotowe, Węgry są gotowe i chętne. Dobra, to walczymy o coś blisko, walczymy o... niech będzie Edirne. Wzywamy Rosję. No i hop, 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 to będzie ciężka wojna. Jest krucjata na nich, to jest plus. Będzie nam zaraz krucjata, którą my sami ogłosili, nie? No, ten od razu na Konstantynowaśnie Crusade. Nasz dyplomata się przewrócił od tego. Day, deep reputation, deep reputation day. W sumie powinniśmy przechodzić na drugą stronę od razu. Jest przejście. To znowu co ukradł. No to Imperium jest niesamowite. Ło kurwa, coś ty zrobił! Nie masz jakiejś koalicji na sobie? Patrz jakie chciwe. Cześć Teska, witam. Idzie klepać sułtana kosmitów. No, panie Nekronku, no jest jak jest. Jest jak jest. Herezja jest więcej pod kontrolą.
Imperium się rozpada, ale tu chodzi o to, żeby było jak najdrobniejsze. Także chyba jest spoko. Dobra, kurwa, wyskakuj z prowek, coś ty zrobił. Wyzwól Słupsk. Bo tu będzie ten, nie? O właśnie. No chłop co zrobił. Kurwa, Rosja idzie. Rosja. Dosmana to ja bym powyzwalał gówniaków i pobrał pieniądze. Tak. Możemy nawet sobie pozwolić na mały wyłom. Ten góry fort trzeba by wypentedegować. A Konstantynopole padły. Tak, tych gówniaków nie dodasz do HRE. Kurwa, nie interesuj się, tak? O, nie dodasz, nie dodasz. A może dodam, mocą przyjaźni. Tarusę do HRE dodaj. Nie będziesz mi tu moje marzenia o wielkim HRE psu. No i fajnie. Dobra, jak Węgrzy to oblegają, ja im zaufam. Nie mogę z tej gunu, ona druga raz się tu desantuje. O nie, tu Mamelusz stoi, co jest? A to ci niespodzianka. Idziesz sobie, a tu Mamelusz. No i kto jest papajem? Kto jest papajem? Tu jest papajem. Zając jest papułojem. Day. Będziemy drukarki mieć, nie? Dodaj to. I od razu lecimy w papaja. W ogóle Bizancjum jakimś cudem odzyskało Rodos, Sabo. Przez bunty chyba, bo ja mu im tego nie dawałem, nie było szans. Znaczy to są teraz bunty prawosławne, ale oni jakoś sami sobie ogarnęli Rodos. Sami sobie. Cardinal Split Institution jest tak broken. Ale trzeba mieć dużo kardynałów, a my nie mamy dużo kardynałów. Kardynałowi są losowo, nie? Nie da się, mając papieża jakoś samemu. O ty, a jak on tu się znalazł? Ciekawe. Nie da się samemu sobie dać nowych tych kardynałów, nie? Halo, Osman pod Konstantynopolem, ktokolwiek? Proszę go zaprzestać. To tutaj dowodzi, Mister Dudek. Proszę to ogarnąć. No. Ty, on ma gównianą armię, co jest? 3-6 moralki? Mehmed III Osman Golu. Czemu ten Osman jest taki, taką kupą? Stół. O, ostrzelać, szturmować. O, tak. Przepraszam. Czasami mnie ponosi granic w Europkę. Bo jakaś mechanika kardynałowa, ale to chyba Papal Stakes sprzedaje pozycję. No, za hajs to oni wszystko zrobią, nie to co zając. Kurde, ej, bo ten Mameluszu to chyba... Chyba w złym momencie wbiliśmy, bo Mameluszowi za łatwo poszło. Ja myślałem, że ten Mameluszu dogorywa, a my weszliśmy... Ej, to był w ogóle stack wipe ich armii? Gdzie oni poszli? Ci Osmanie, co? Ciekawe. My ich kill them tam? Czy kill them all? Czy oni gdzieś sobie popłynęli? Może na statkach siedzą? Kurde, mamy 40 warscora, co to jest? No i co teraz? Ci mają 27, jeszcze mnie nie spisujemy. A tu Osman biega.
Dobra, co ja możemy mu zrobić? Też w sumie ja tylko chciałem tu wejść, żeby pieniądze zabrać. Możemy wziąć pieniądze, możemy wziąć pieniądze. No i to jest cały młyn do wyzwalania. Hercegowina. Korfu. HE można by wyzwolić. To kiedyś powchodzi do HR. Kiedyś powchodzi. O, Albanię można by wyzwolić. O, Albanię. Albanię. Kurde, bo jeżeli faktycznie my nie musimy speedrunować tych reform, bo ta reforma nam zepsuje. Ta reforma nam zepsuje unie personalne. No to i tak nie możemy na razie tam lecieć. O kurde, nie zdążyliśmy. No patrz, nie zdążyliśmy, niesamowite. Dobra, ale favorki na potem się przydadzą czy coś. Kosowo i Montenegro. Chyba, że sobie tą reformę klikniemy. Ta reforma też nie jest zła, no bo dostaniemy najemników minus 25, a nasza armia polega na najemnikach, jakby nie patrzeć. Aha, on już tu się przedarł i tu się przedarł. Kurde. Kopalnia złota, mówią mi. A, to też mieliśmy budować, bo tutaj jest szansa zawalenia się prowincji. I global minus... O kurde, to też trzeba rozbudować. Teraz mi mówisz? Trzeba pieniędzy. Nie, mamy 55. Papieżaku, 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 dej. Gdzie jest diplomatic reputation? Nie ma? Nie ma. Nie ma. To było tu, a to chyba mamy jak jesteśmy papieżem, nie? A, okej. Wybaczam. No to daj inflację, korupcję, podatki, suby. Dej to. A ten zamiast chciwy tylko dej. Dobra, niech jeszcze ta profka padnie i teraz pisujemy. Urepsy, wozwalanie. O, Albania, Achaja, ile tu jest? Dobra, no to idealnie, nic więcej nie dodamy. No to ciś. Świetnie. Austria will lose claims, Aloja i Basta. Czemu claimy tracimy? Bizancjum ma na to claimy. Dobra, elegancko. Dużo pieniądza. Możemy spłacić pożyczki. Spłać 10 pożyczek od razu. Żeby tam procenty nie leciały. Musicie wrócić do nas. Ale to jest młyn w tym imperium. Dobra, reforma. Reforma, możemy. To klikniemy sobie. Brutal the Imperial Estates. Carb the freedom of the Imperial Estates so that they are no longer able to defy the Emperor. Musieliśmy pokazać imperium, że jesteśmy w stanie sklepać kebabiniego, żeby głosowali za reformą. Dobra, ja to klikam. No i cyk, reforma to jest. Plus 0,51? Co? A za co tyle? I my jeszcze 0,20 tracimy, co? Ale nie, no to za szybko. I tak to nie, za dużo. Za dużo, ja nie mam PU.
PU! No zawsze. No muszę walić Royal Mariażami, może PU siądzie. Jak inaczej Royal Mariaży ogarnąć? Znaczy PU ogarnąć. Miotowscy. Bo jest młyn. Tak, no zmieniamy za fejworki dynastię, ale no to trzeba mieć, musi być motyw, że masz z kimś sojusz. Masz te fejworki, na przykład teraz z Anglii, jak ten dorośnie, za 7 lat będzie można, ale to... Bo zwykle jest tak, że jak król chłopci wchodzi na tron, to instant pojawia się dziedzic, często tak jest. Także trzeba wyczaić moment, tu nam się udało Habsburga władować, tylko tu jest problem, że ten ma 25 lat, a nasz Habsburg ma, uwaga, tych lat 39, jest 14 lat starszy. A to ja kliknąłem tą reformę plus 25, dlatego 0,51. Olipka. No ja maturkę z matmy tylko podstawową zdawałem, to już jak pod rozszerzenie wyszło. Ja wyobraźcie sobie takie zadanie na maturce, gdzie musisz obliczyć Imperial Authority przy wszystkich procentach, debuffach, prowincjach heretyckich. To by było dobre zadanie na maturkę. Będziesz chciał zrobić tą reformę na wasalizację hereto, potrzebujesz więcej niż 50 pointów, bo mogą ci się nie zgadzać, nie dostaniesz tych, którzy się nie zgadzają na wasali. Okej, okay. Tylko że na razie i tak czy siak nie chcę tego robić, bo to mi zmienia PU na wasali, tak? Z tego co tam ktoś mówił. Że no na razie nie. Na razie to my idziemy czyścić heretyków. Ile tych gówniaków jest w chrę? 76, potrzebuję jeszcze 14. Kurde, jakbym mógł Ragusę wrzucić do HRE, to by było genialnie, bo wtedy wchodzi Hercegowina, Albania, Korfu, aha, wszystko mi tu wejdzie, bo też mi wejdzie tego. Bo nie rozumiem, czemu Raguzy nie mogę, mimo że ona graniczy przez Anconę. Shit, jest jak jest. O, co to jest? O mój Boże. No dobra, lecimy. Trzeba klepać. Czy dużo jednoprowincjonalnych gówniaków, nie? Ten bar jest w HRE. Ty, co? Trappist Order? Co to znaczy Trappist Order? Po polskiemu co to będzie? Nawet nie mam pojęcia, pierwszy raz to widzę. Dobra, ty jesteś w HRE. Chyba, że szybciej byśmy... Expand Empire, Tuluza, Ulm. Tu byśmy zrobili ciebie na razie, to będzie szybciej. Trzeba mu opluć mamusia. Zakon Cystersów. Serio? Okej, okay, nawet wiedziałem, że to po angielsku tak będzie. Ciekawe. Zakon Trapistów. Dzięki, Sol. Wy na Śląsku to chyba zawsze mocni byli z Multi English. Dzięki panie Solu. Cześć Planton, witam. Porządek trapezu, siedzą na trapezach i porządkują. Dobra. Dzięki, dzięki eksperci. Zaczniemy od ciebie w takim razie, bo to będzie szybka wojna. Szybka wojna i wciągniemy do HRE. Główniksów. Oni się tak nazywają od miejscowości we Francji. Trapy. Serio? No ale poczekaj, to jest Trappist Order. Pokaż. Vermin Types. To jest arcybiskupstwo. Arcybiskupstwo. Ten to jest papajem. Ty, to oni mają jakąś unikalną mechanikę? Co to jest? Ciekawe.
Aha, bo teutonów już nie ma. Ale tu jest są na przykład. A tu mamy Monastic Order zwykły. Jeszcze nie ma dziedzica i chciałbym mieć Habsburga Wolgast. Nic, te deep pointy nam niepotrzebne. Dawaj rolę, Mariasz. Może, co, może ktoś siądzie tam. Samo ten żeński zakon w Orleanie. Ale mi chodzi, że w Europce mechanicznie. To, że w historii były różne zakony, to spoko. Mi chodzi o europkowe podejście. Że coś takiego jest. Bo baru na start nie ma jako kraju, nie? To Burgundia ma? Czy Prowansja, Lorraine, coś takiego? Hiszpanie, musimy Hiszpanii wzywać. Dobra, teżki będą, nice. Ile wydałeś hajsu na sub 900 zł? A w sensie to, które tam remontujesz, ta? No nie wiem, z 5 koła? Taki totalny strzał? 9. Coś co od ciebie chce? Ty nie wejdziesz do Hary, nie? Nie. Dobra, to chodź ty. Expand Empire, pieniążek. Dobra, tu nic nie robimy. No to cieś. Ile? Prawie 26. Co? To naprawdę musisz mieć zajawkę, żeby te auta tam ogarniać. Co jest? Ile? Też na klasyczną motoryzację. Nie no, 26k. Za 26k to masz prawie nowe, porządne auto z 10-letnie sprowadzane z Niemiec. No jest jak jest. Dobra, Tuluza teraz. Ile zostało do trusa z Polakami? 4 lata. Puść mnie! Puść mnie! Puszczaj! Jesteśmy blisko zrobienia tego na 100 żbików Here, nie? Ile mamy? 87. Nie jeździ? Może utopiłem 26 koła w auto, ale za to dalej nie jeździ. To jest. Z sobie pożyczki wezmę i rozbuduję kopalenkę. Ile to kosztuje pierwszy poziom? Już nie pamiętam. 1000 tylko, zdaj zwykłą pożyczkę. Buduj.
Bo tu globalnie zmniejsza szanse na zawalenie się kopalni, nie? Właśnie. No i nice. A z tym gówniaką pokończyły się truse? Nie, to tak idealnie będzie schodzić. No trzeba je wciągnąć do Hare, zanim Rosja położy na nich swoje imperialistyczne łapska. Po 2035 będą dużą wartę. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam momentu, w którym wszystkie auta w Europie, w Unii Europejskiej mają być elektrykami. I jak to będzie ładowane w chorej ilości. Gdzie nie wiem, na Polaków prawie przypada dwa auta na jedną osobę, plus minus. Gdzieś jakieś takie statystykę widziałem. No to ile by tych ładowarek musiało być wszędzie? Wszyscy będą, no tak, no reszta będzie na hulajnogach elektrycznych popierdzielać, no tak. Nie wiem, ja swojego Golfa nie sprzedaję, wyrąbane. Mój Golfik w dieselku 1.9 TDI, środkowy palec im pokazuje, jadę sobie na pełnej. Essa. O kurde, ty awinion zżarłeś. Oddawaj. Pomyśleć, jak to sieć elektryczna musi być, aby to wszystko dostarczyć. Ostatnio widziałem na Twitterku, jak w Ameryce, w jakimś mieście, jak są te ładowarki do Tesli elektrycznej, to lokalsi wszystkie kable powycinali z ładowarek do Tesli, no bo tam jest ta mieć, nie? No kurwa, hit. Także no, powodzenia. Dobra, kolejny szczęśliwy żbiczek w HR-e. Elektrownia atomowa w każdej gminie. Kurde, jak w tym, jak w Falloutie, każdy w domu będzie miał mini reaktor, który będzie mu zasilał wszystko. Dzień suchy kolega, witam. Dobra, co my jeszcze możemy zrobić? O rany. W sensie, kogo my jeszcze możemy do HR-e wciągnąć? Tych nie mogę, bo mamy trusa. Tu jest jakaś kropka. Co to jest? Urbino. A, i tu jest jeszcze Verona. Z Veroną też chyba mamy trusa, nie? Expand Empire. No to cześć, lecimy. A ty? O kurde, ten tu ma sojusze, ale tu moglibyśmy... O właśnie, Wenecja. Jakby Hiszpania pomogła, to może byśmy się przebili tam w końcu. Dobra, na razie tą kropkę trzeba wciągnąć do chre. Reaktor plus, reaktor plus. Te auta można od kontaktu ładować, ale to chyba cały dzień. No dobra, a ludzie, którzy mieszkają w bloku, gdzie większość Polaków mieszka w bloku, to takie będą zwisać przedłużacze z 10 piętra? I będą ładowarkę... mordzio, mikro USB, dawaj. Czemu ciebie nie mogę wciągnąć do HR-e? Proszę mi wytłumaczyć. Bo ta Raguza by nam otworzyła Grecję i Południowe Balkany na chrę. Papaj, 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 papaj. Papaj, 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 papaj. Dobra, co mieliśmy robić? Mieliśmy to coś atakować. A więcej wojen.
No jaka przykra. Ty, chłop miał 6-4 generała. To jest. Autonomiczne auta się rozpowszechnią. O, to jest ciekawsza rzecz. Jedziesz sobie 5 godzin i auto za tobą ciśni, za ciebie ciśnie na autostradzie. Ty sobie chillujesz, książkę czytasz, serial oglądasz. Wypadek się nie boisz? No co, jakby co, to nie twoja wina. Mówisz, że to wina Ilona Maska, że Tesla ci zawiodła. Nic nie da się z tego wyzwolić, nie? Na. 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 Kurde, przestań mi żbiku nawracać! Puści tam naklepać? Bandyto jeden? Za Szwedzi, Hatfu, Hamburg. Szwecja, Bremen, Lubeka. Kurde, jak się do was dostać? Żbiki jedne. Tam na północy sobie kółko wzajemnej heretyckiej adoracji zrobili. O, co jest? Nie, no znowu z Francją się wbić. Musimy odpowiedzieć. Przez Lubeka. A jak mam Lubekę zaatakować? O, czekaj, ja mam Conquest Dismarsien, co? O! No i fajnie, to ja tam lecę. Kurde, 0,52 każdego miesiąca. Ty, a co tutaj, co to, jak to ma działać? The Holy Roman Empire will sign a treaty of religious peace. Here is now always inherited by the same country. Subject princes no longer... Czekaj, here is now always inherited by the same country. Treaty of religious peace. Czyli co, wojny religijnej nie będzie? W ogóle mamy 1545. Gdzie są wojny religijne? Chyba ten okres w Europie, nie? Ty, czekaj, gdzie jest ta wojna? Co tu się wydarzyło? Chciałem whitepisowałem zamiast dać do Harry. Kurde, zagadaliście mnie tymi autami. Fuck. No nic, zamiast ta meba. Tu jeszcze mieliśmy zrobić Expand Empire na Aragon. Wprowadzane jest to samo, co gdyby poszedł White Peace w wojnie League, okej. Okay. No ale my moglibyśmy wygrać tą chyba wojnę League, nie? Bez większego problemu. Szwecja nie ma dziedzica. Pełno nad Szwecją. To byłby game changer.
Z golda, 32 golda dostajemy. Z dwóch miast. To chyba dobrze. W sumie od nikogo nie chcę, tylko od ciebie chcę do Imperium i teraz się nie pomylę. Z Pant Empire. I to tyle. Dobra, no i cześć. No i Imperium mamy dociągnięte do Hiszpanii tasiemcem. Prowansem i Awinionem muszą trusy zejść i też ich ciągniemy. No to teraz Szwecja, nie? Czy Polska? Polska, bo rok zostało do Polski. Polska! Polska! Polska, Polska. A dzisiaj, drogie żbiczki, będziemy na szczymie bić Polskę. Zero litości. O, 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 czekaj, Brunswick, ile mamy favorów? 37. Ej, kurde, ty żbiku jeden. A, my cały czas favorujemy u ciebie, okej. To dobrze. Czy widzowie byli widzywani dzisiaj? Nie, dzisiaj widzowie grzeczni, nawet suby dawali, gifty. Współpracę ktoś zrobił z Rise of Kingdoms, bo zostały dwa dni. Także jak ktoś jeszcze nie zrobił, to tam poklikać, ale dzisiaj wpadały. Dzisiaj widzowie grzeczni, zwiedzając zadowolony. Nie trzeba było wyzywać. ...89-11 brakuje. Zaporoże, Kijowy. Oho! Aha! No cięć. Restoration Union. Teraz tak, Estonię trzeba będzie wezwać osobno. Szczecin heretycko-bandycki trzeba będzie... Jesteś tani, czyli nie trzeba będzie osobno wzywać. Dobra. Restoration Union, Estonia. Chociaż Estonia też będzie tania, nie? Też będzie tania, tylko dobra, to nie trzeba nawet. Restoration Union. Wojna w końcu! 5 wojen z Polską, rozumiesz? Nie wiem, kto w paradoksie wpadł na ten genialny pomysł. No ale to będą dwa kolejne pył do kolekcji. Very nice. Potem możemy tutaj polecieć i te wszystkie cztery kraje ruskie powciągać do HRE. Będzie wschodnia flanka HRE. Jako NATO, żeby Rosję zablokować. Piękne. Wojna, brateńku, wojna, brateńku. O Jezu, abym sobie obejrzał ogniem i mieczem. W ogóle... Kiedyś gadałem tam na jakimś tym zjeździe rodzinnym, chyba na ostatniej Wielkanocy, tam z rodziną, wujki i tak dalej, że powinni zrobić te remake'i, remastery Potopu i Pana Wojodowskiego. O ile Ogiem Wieczem jest całkiem nowe, o tyle te Potopy spoko, kultowe, ale myślę, że nikt by się nie obraził, jakby zrobili nowe. O kurde ty, bo ich tu dużo. Co nie? Co nie? Jakie rozumiesz, duże hollywoodzkie bitwy by były ze Szwedami, szarża husarii. Sobieski by stał i pytał, gdzie byli Habsburgowie, kiedy Turcy nas najeżdżali. Karolak jako Kmicic. No oglądałbym. Ale babśka to ty szanuj. Porany. No jest jak jest. Poleńka będzie silną, niezależną kobietą, a jak? Pewnie za czasów Rzeczpospolitej byli jacyś, nie wiem, Azjaci w Polsce, którzy by się nadali do nowej, odświeżonej wersji, nie wiem.
Byli jacyś afrykańscy wojownicy. Rzymiański spicek był. No, dużo rzeczy, duży potencjał, nie? Albo taki serial Netflixowy, o. Kinowa wersja 1670, kit. Czyż nie mówię z sensem? Czekaj, co tu się dzieje? Conquest, conquest. Kardię ci dałeś. Nie! Coś ty zrobił, dzbanie! Dobra, na szczęście Picardy jeszcze tu można, ale nie, czekaj, bo tu jest Orlean. Szampania. Nie! Kurde, oddaj to! Anglia dała mu to. Oddaj! Kurde. Nowocześni Szwedzi będą najeżdżać za ściankową Polszę. O, o, o. A wy jednak to macie potencjał, żeby scenariusze pisać. Podoba mnie się to. Ej, zaraz kolejna reforma. Co jest? Za szybko. Za dużo punkciorów. A. Lusik. 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 W ogóle Guvernin Kappa jak mamy? O kurde. Możemy sobie plusikować wszystko. Ja chcę PU więcej! Mediolan! 65 lat! Mordziu! Royal Mariage! Okok! Patrzcie, ile zielonych potencjałów mamy na Royal Mariage. Ty, tu mamy 55 favorów, jak Jelonowie na tron krakowski wrócili. Lol, oni się wylosowali, tu była inna dynastia, co? A, pewnie przez jakieś Royal Mariage z Polską Szczecinem. No jest jak jest. Dobra, mordeczko. Porzucaj herezję, okok. Życieś. Nie wiem, jak tą Hiszpanię ogarnąć. Czekaj, no oni mają teraz dziedzica niby, mógłbym sklejmować tron. Bo tej misji to my chyba nie zrobimy, no bo żeby mieć dwa razy więcej dewa od Hiszpanii, gdzie my de facto nie podbijamy, polegamy na papetach. To jest na pół dzielone, to jest kurwa... No nie, to jest... Ja bym chyba i klejmował tron. Zawierzają z nimi sojusz i Royal Mariage, no to ja muszę czekać, aż te sojusze pospadają, nie? Żeby ich zaatakować. Klejmować tron, czy co robić? Ile ty masz lat w ogóle? 30. O, czekaj, nasza dynastia jest w Rupinie? O proszę, Habsburgi się mnożą. Dobra, sklejmujmy tron na razie. Bo ta misja jest jakaś dziwna. Nie wiem, jak to zrobić. To albo robisz na początku, jak oni są jeszcze Kastylią, a ty masz wszystkie polskie, Czechy i Węgry i Burgundię. To może wtedy będziesz miał dwa razy więcej dewa od nich.
No dobra, no to teraz, żeby wypowiedzieć wojnę. A nie, poczekaj, co? Mamy Royal Mariage, ale jakbym ten Royal Mariage zerwał. Ale mamy sojusz, no to jak kurwa? Nie mogę nawet go zerwać tego sojuszu teraz. Shit. A tu. Dobra, co my jeszcze robimy? Szczecin. Szczecin. Zintegrujesz? Ale co zintegruje? I to jest chyba najlepsza nuta tego DLC-ka. Celebration of Buddha. Tut. Force Religion die. Dobra. Mamy to. Polsko, Polsko, Polsko. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cenić się trzeba, ten tylko się dowie, kto ci pełu na twarz zarzucił. Gdzie to jest? Union with Poland. Mam nadzieję, że to Litwa też będzie. Tak? Austria will and Poland will form a union with Maximilian I von Habsburg becoming emperor of both nations. No i cieś. Dobra. No i mamy. Czyli mamy Węgry, Litwę, Polskę, Burgundię, Bohemię, Gelrę. Mamy 6 unii, potrzebujemy jeszcze 4. Potencjalnie będziemy mogli mieć Rosję, to jest 7. Hiszpania to jest 8. Tu się Habsburg pojawił, to jest 9. No i mamy kilka Royal Mariaży w trakcie. Mediolan zwłaszcza, Mazowsze jest potencjalnie, Wolgast. Lubekę pacyfikuj. Co my tutaj mamy? King of Poland. Unlock the list of wszyscy mercenaries company that will not cost army professionals to recruit to or force limit to maintain. Ty, oni bo force limitu nie kosztują? O kurde. Warszawa, Kraków. Teraz jak znalazł listowczycy? Dobra, klikaj. Klikaj. Development Silesii. Nie, szkoda czasu na to na razie, bo to niepotrzebne. A turu. A to oni głosują za tym jeszcze. Możemy tu zrobić Expand Empire. Możemy wjechać w Lubekę. Czekaj, a oni nie mają już sojuszu? Poczekaj. Jak to było? Anglia, Hamburg. Wjechać w Lubekę, wezwać Hamburg osobno. Jest Szwecja i Szwecję osobno wzywamy. Tylko, że oni mają sojusz z Anglią. Shit. Historyczny program. O tak, tak, proszę pana. Husary, hurra, Polacy! Kurde. Byle z wojsku zarzucił 5 zł, ty THRE do września zrobisz Apple Katrun. Co?
Coś chyba nie doczytało. Panie wojsku, przede wszystkim dziękuję bardzo serdecznie za Neciora. Żbiszku, mój drogi. Dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie piąteczki. Już patrzę. Bo coś nie doczytało. Ty te hare do września zrobisz? Mamy kwiecień, więc może do września. Nie no, hare teraz problemem nie jest. Problem jest to, że robimy jeszcze dwie inne rzeczy, że chcę mieć tutaj 100 księs, mamy 89, tak, bo achievement jest za 100. No i potrzebujemy 10 unii personalnych. Łoto się rozchodzi. A, za favorki zerwać, ale oni nie będą chcieli, bo są great powerem. Oni są ponad to. Tak myślę, czy Anglii do jakiejś wojny nie przyciągnąć. No, na przykład tutaj, nie? Wezwiemy sobie Anglię, cyk. Ale tu będzie wojna spocona. O Jezus. O Jezus. Cześć Magryta, witam. Tak, poprawimy relacje z Polską. Ale myślę, że to już na następnym streamie. Ty dalej Europkę ciśniemy, bo teraz musimy zaatakować... to coś, Monachium, Here, żeby wezwać Anglię i gigantyczna wojna na północy, żeby wyczyścić herezję i wyzwolić księstwa Here. Hiszpan, no i Hiszpan. Tylko ja bym Hiszpana chciał jeszcze na tą wojnę. Na północy. No bo myślałem, czy nie idziemy na Henryczka. Byśmy jeszcze chwilę Henryczka posiedzieć. Kurde. No nie wiem, nie wiem. No bo skończyć na dzisiaj, taka ładna pogoda, jeszcze wieczorem się przejść. Kurde, jak się zrobiło teraz ciepło, tak średnio mi się chce siedzieć tyle wieczorem przy streamach. Proszę państwa. Lisowczycy, a właśnie lisowczycy. Lisowczycy. Para, para, para. Pokaż tych lisowczyków. Lisowczycy? No to nieźli lisowczycy. Ale możemy mieć kozaków. Oho. Czemu wy walczycie? Nie możecie Pax Holy Roman Empire'a zatrzymać? Bo wy się podbijacie, a potem muszę was atakować, żeby was wyzwalać. No i gdzie tu sens i logika? O, tu ja w ogóle coś samo kupuję. Tyrol. Oj. Nie no, Tyrola to ja nie mam jak wyzwolić. Tyrolu. Monstyk potrzebny. Na Galicję dostaliśmy Emperor? A Litwa weszła do Imperium! O kurde, co? Ale fajnie, nawet nie wiedziałem, że oni będą mogli wejść... Ty, reformę mogę kliknąć, co jest? A... To Litwa tyle dało Imperial Autorytety? Kurde, nie jestem pewien, czy my chcemy to klikać, bo ja nie rozumiem, jak to ma działać. Abolish the elective monarchy of the Holy Roman Empire. Czyli co, mamy dziedziczny tytuł imperatora? 25 Imperial Authority, Holy Roman Empire will sign a treaty of religious peace. Czyli co, wojen religijnych nie będzie? Hare is now always inherited by the same country. W sensie... To jest to dziedziczenie, tak? Subject princes no longer occupy Emperor's diplomatic relations slots. Subject princes, czyli to co jest w Hare jest naszym papetem, nie zabierze nam dyplomatycznej relacji, tak? Dobrze to zrozumiałem to wszystko? Jak chcesz mieć wojnę religijną, to tego nie klikaj. To teraz nie wiem, czy my nie musimy mieć wojny religijnej, gdzieś tutaj w drzewku tego nie ma. Bo jak sobie zablokujemy drzewko, bo nie przejdziemy przez wojnę religijną, no to lipa.
To jest wojna z Francją, to jest proste. Samo zrobi. Holy Roman Empire has an official unchangeable faith. The reformation began at least 50 years ago, no harem member state is not Catholic, okej. Okay. I to można na dwa sposoby zrobić. Git. Git. No province is part of Here. One of the following must be true. Nie rozumiem, czemu nam tego nie zalicza. No tutaj Dania, spoko, bo oni to zdobyli, ale Burgundię nam też nie zalicza podświetla. A Burgundia jest papetem w Here. It's owned by a country that is subject to a country not in Here. Jak to klikniesz, to będziesz miał zawsze katolickie Here. Bok. Wdowcie Cerbaj z wojsku gifted a tier 1 sub to Koksufion. They have given 3 gift subs in the channel. Co? Subik rozdany, byłeś w wojsku i to jeszcze dla koksia? Dla koksia? No dziękuję za subiczka. Pozdrawiam cieplutko. Za subiczka. Dobra, to drzewko na przykład zrobimy, jak już zjednoczymy Here chyba. Bo podbijać się nie opłaca. To wystarczy ich zdewować, pobudować, to walić. Trzeba by jedną prowkę zdobyć. Widzisz, koksiu, doczekałeś się suba zgiftowanego, amebo jedna. Aha, my jeszcze musimy te w Indiach kolonie mieć, zapomniałem o tym. Trzydzieści prowincji, które nie jest Germanii. Kto się zjednoczy Here, to będą Poliaki. 25 prowincji na Bałkanach. Ty, poczekaj, mógłbym Galicję dodać do Here, Mołdawię dodać do Here. O kurde, co ta Mołdawia? Gdzie jest Zaporoże? Mołdawię dodać do Here. Tutaj powyzwalać, rozumiesz, Bułgarię i te inne gówniksy i też dodać do Here. I w końcu Bizancję mogłoby wejść do Here od drugiej strony. O, za otrzymanie Konstantynopola dostajemy Imperial Authority Modifier. Ej, ja to mogłem w sumie zrobić, bo ja tego nie robiłem, bo mi było szkoda czasu na Osmana i nie było potrzeby, a to można od ręki zrobić. Od ręki i masz od razu kolejne 005 Imperial Authority na start. No proszę. Detail Australia? Austria, Australia, co? 25k. Last Knights of Europe. 25k kawalerii. Sprit de von Habsburg, to by się przydało zrobić. Hmm.
Ale jo. Personal Union i to Incorporated Personal Union. Z czym to się różni? Bo tutaj Węgry są od razu Incorporated, nie? Incorporated Personal Unions are easier to annex and cause no diplomatic relations. Co? Ciekawe. Habsburg na poduszkach osmańskich. Mam takie pytanie organizacyjne na odcinku. Z Men of War'a wspomniałeś o tym, że kampania niemiecka jest zapisana w strumykach, zatem gdzie znajdę archiwum streamów? Mordeczko, to jest... możesz sobie tutaj na Twitchu obejrzeć, bo to było całkiem niedawno. I tam jest kawałek kampanii niemieckiej rozegranej, ale jest kanał na YouTubie też z powtórkami streamów, tylko tam jest dużym opóźnieniem. W sensie to pewnie ta kampania niemiecka będzie za 2 tygodnie. Że to jest kanał z powtórkami streamów, ale tamto jeszcze nie ma tego. To, co ty pytasz, to będzie tutaj na Twitchu. Musisz wejść w powtórki streamów i sobie znaleźć, gdzie my Men of War'a graliśmy. To było, nie pamiętam kiedy. Jakoś 3-4 dni temu? Coś takiego. Korporacyjna unia personalna. Kurde, żeśmy podziabali tą Europę. To jest zapowiedź Europki 5, jak będzie podziabane. I w Europie, i w okolicach Polski. Ta Polska to prawie jak Kazimierza Wielkiego, nie? Bo mamy Wielkopolskę, Małopolskę, Galicja osobno, Mazowsze osobno. Tutaj mamy burdel, rozumiesz, krzyżacko-warmińsko-gdański. No. Ja wam właśnie zrobiłem spoiler Europki 5, rozumiesz? Tu jeszcze Brytyjczycy, Anglicy wbijają się w wojnę stuletnią. Tu Francja ma podziubane te gówniaki. Bizancjum jeszcze żyje, o proszę bardzo. No. Ja wam, że tak powiem, zaspoilerowałem Europkę 5. To wszystko u zająca. To Polska bezpodstawnie okradną hełmo. To jest... O kurde, to nawet Czesi mają do tego klejmy. Tu wszyscy mają roszczenia do tego hełna. Dlaczego? A Litwa ma na Warszawę. Co? Ła? A heretycy. Kurde. O, ja mam klejma na siebie, co? Potrzebny twój głos, dyskutuję z kolegami, kto był lepszym rycerzem Jedi. Chodzi o kanonizowaną serię, czyli książki i filmy, tak więc Yoda czy Mace Windu. Kto był lepszym rycerzem Jedi? No, Mace Windu miał tego fioletowego miecza, bo tak chciał. A i Yoda, no to Yoda. Jeżeli chodzi o sam skill, no to chyba Yoda, nie? Chyba Yoda. Nie wiem, ja się nie znam. Jak chcesz rozpętać burzę, to na Discordzie spinguj ludzi odnośnie Star Warsów, to się wszyscy odpalą łącznie z Mateuszkiem i będzie młyn totalny. A jakby HR eksportować do tego, do Ameryki i tych wszystkich Indiańców pozapraszać? Przecież to jest taki potencjał na Holy Roman Empire tutaj. Jak my byśmy to przenieśli? Musiał sobie jakąś kolonię zrobić, dodać do HR. Jest możliwość. Bo morzem prowincjami nie przeniesiemy, bo są za duże odstępy. Zobacz linkacza. Zaraz, bo wyłączamy Europkę. Starczy tego europkowania.
drugą stronę przez Alaskę, a nie pamiętam. Bo musi być ten sam region morski, żeby można było przez morze eksportować, nie? Albo i nie, czekaj, na Gotlandię nie mamy, czemu nie mamy? A może przez morze faktycznie się nie da? Aha, morze przez morze, hehe, rozumiesz? Hehe, że faktycznie on musi lądem graniczyć. No to lipa. I jakie imperium zrobili w Zatoce Hudsona, co jest? W ogóle nic nie skolonizowane. Karaiby tylko są. Czemu ci Aztekowie, Majowie dosłownie nietknięci? Tu jest trochę Portugalczyków. Czemu wam tak wolno idzie ta kolonizacja, co jest? Ale można harę eksportować do Afryki. Tylko trzeba by się przez te bejiki osmańskie przewytantegować. Syria w harę. Jerozolima w harę. O, Etiopia. Przez takich sposobów, jak on Europkę umarła? Nie no. My tu rozumie, że walczymy o piękne Europki, jaka kiedyś była. Polska, nie chcesz do chre? Niewiele brakuje, żeby Polska do chre włączyła. Trzeba poprawić relacje i Polska też wejdzie do chre. Chre, chre. Dobra, proszę państwa, wychodzimy. Na dziś styknie Europki. A dziś styknie Europki. Ładna tapeta nowa. Tapeta. Ładna.